Powiem wam tak, ten napad zapowiada się już ciekawie. Uczciwa forsa. Każdy dostaje równo tyle samo, więc mamy tutaj równy napad. Każdy jest sobie równy. Nie ma tutaj ludzi, którzy jak widać, jedni są lepsi, inni gorsi. Nie no, nie mogę tak nazwać tego napadu. Grupa Zexu, tak powiem. Każdy chyba już może się domyślać, co mam na myśli, nie? Więc rzucę tutaj takim hasłem. Zimna wojna. Proszę. Ja się zrespiłem w budynku, także ja lecę. Nara, frajerzy. Się pojawiłem tutaj. I co teraz mam zrobić? Wróć. Pojadą do mnie, czy mnie zostawili? Chyba mnie zostawili, wiecie? Ja bym powiem tak. Trochę szybciej będzie, jak użyjecie tego pojazdu, żebym tu podjechał. Czemu chłop jedzie na wstecznym? Jedzie na wstecznym, chłopie. O, otworzył mi drzwi, ale to swoje tylko otwiera. VR, nie? Casino Heist VR. O, to by dopiero było coś. Ale nie, nie ma czegoś takiego. Nie będzie. Chociaż chyba na pewno GTA 5 mod pewno zrobili VR, ale to pewnie tak trochę, no wiesz, to wygląda. Ale na pewno jakikolwiek istnieje. Dobra. W każdym razie, no mówię, uczciwy, równy napad na czaszce. Które mają levele tutaj ludzie? Kurde, jeszcze prawie każdy ma taki sam poziom. Ale dosłownie, to jest... Każdy ma prawie taki sam level, to jest ciekawe. Ale koleś zahamował, przez parking nie będzie jechał. Tylko tak jak tutaj strzałeczka nam pokazuje, więc... Dawaj tutaj, wbijaj się. Jedź tam przed siebie, jedź, jedź. Także, no mówię. Teraz zobaczymy, czy będzie też jeszcze równy podział. Będą dwie osoby na windę i dwie osoby na schody. Równy napad, no mówię wam. Teraz jechaliśmy sobie naszym samochodem. Kto może hakować skarbcu? Proszę, wszyscy się zgadzają. Każdy może hakować najlepiej, nie? Zapraszam jedną osobę do siebie na schody. Musi być równo. Proszę, tutaj zapraszam kogokolwiek. Nie ma równości. Znaczy, nie ma równości. Idą kurde na ten. Na windę, tak nie można. Ja pierwszy w takim razie chyba wyjdę, chociaż też nie, te drzwi trochę się zblokowały. Te czerwone akurat ubrane ochroniarz. nie mogę. No matka. Dobrze, kotku, wal. Kotek wali, dobrze. Kotek walnął. O nie, on nie umie otwierać drzwi, on będzie tylko zbierał. Nie mamy równych umiejętności między nami. Także pobiegnijcie tam, idźcie pierwsi. Ja tutaj będę z tyłu. Troszkę się zmęczyłem, o tak nazwijmy to, dlatego będę chodził, a teraz sobie stanę i już nie będę chodził. O, jesteś. No, siema, siema. Co tam słychać? Nie strzeci, nic nie powiedzieli. Aj. U nas na szczęście jest równy podział, każdy wie, jakie ma swoje obowiązki robić, także... Dobrze, także... Trzy wózki na środku? Trzy bramki? Ja cię nie mogę, ty, to jest też niemożliwe. Jeszcze wylosowało się najlepsze, co mogło. Ty, no to bez sensu nawet powiem. To ja tylko... To ja otwieram te dwie bramki i już zbieram, bo tam koleś poszedł hakować. Ja cię nie mogę, ty, to jest... Powiem wam takie... Naprawdę takie trochę, no wiesz, to jest straszne. Dobra, jeszcze... Mówię, jeszcze tam na deję pójdziemy i tyle. Co sobie weźmiesz? Sobie takie rzeczy pozbierasz, na spokojnie jakby to powiem. Jakby nie masz żadnego problemu, tak ci powiem. Na spokojnie. Raczej chyba, że ktoś wyjdzie, stanie na środku i nie będzie wiedział, co ma ze sobą robić, to wtedy będą problemy. Ale nie, raczej tutaj nie ma żadnego takiego problemu. Dobra, druga sprawa, czy w ogóle zrobione są wiertła? Są zrobione wiertła. No to powiem wam tak, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Tak szczerze powiem, że i wiertła zrobione i wszystko. No dobra, zobaczymy jak teraz się podziela od nas randomy. Jeden idzie na F, drugi idzie na E. Okej, no to sprawa prosta. Wiercimy. To ja chyba wiercę swój pokój w takim razie. Myślę, że ten zestaw, co tam jest aktualnie za mną, może być idealny do tego. Tam może być po prostu najlepiej do wiercenia, także zamierzam od tego tutaj zestawu sobie zacząć. O, chyba zdążę z dwa zrobić, także zobaczymy ile będzie tych, też chcę powiedzieć. Jestem ciekaw ile ogólnie tutaj będzie tych woreczków. Proszę, mamy woreczek, jeden, także super. Chodźmy dalej. Tutaj co mamy? Nic nie mamy. Out at 20. Dobrze, będę wychodził. Też pusty? Ja nie chcę gadać, serio, jeden woreczek tylko. Ale masakra. Dobra, no jeszcze jedno zdążymy wykręcić. Też trochę się kręci, ale zdążę wykręcić całe. Kurde, to jest aż niemożliwe. Dobra, mamy woreczek. Co, otworzyłem 8 skrytek i mam na razie 2. Ostatni woreczek. Będzie woreczek w środku, jak obstawiacie. Będzie? Jest, mamy. 3 na 8. Beznadziejnie. Będą mnie... O, dobra.
Jak zaczął się już ruszać, no to już zdąży wyjść. Więc nawet nie ma co. Go out. Czemu nikt nie stoi tutaj? 2 433 000. Jeszcze nie uciekliśmy, a ten już GG mówi, nie? No to na spokojnie trzeba, nie? Tam Wargames, nie? Powiem tak, na spokojnie, na spokojnie. Jak dojedziemy do kupca, to może dopiero mówi GG. Na razie mamy dobrą podstawę do tego, żeby jakby uciekać. Mamy prawie zarobione tyle, co byśmy zarabiali na obrazach. Czyli no, dużo dosyć. Prawda, dużo jeszcze brakuje, ze 150 tysięcy, ale no jeszcze sporo brakuje. On miał akurat zamknięte tak jak ja. Ten akurat miał wartę, także no, zatrzymał się. Teraz jeszcze zrobię przepustkę, bo to w sumie nigdy nie wiadomo. Ja zrobił. Ja sobie wolę chodzić zawsze schodami, bo tutaj jest oczywiście bot, którego będziemy musieli zbić. Ale boty stoją, że trzeba już sobie ściągnąć. To nie zrobi alarm? No, zrobiliście alarm. Czemu w ogóle? To jest ta jedna rzecz. Czemu? Dlaczego? Co się wydarzyło po naszej drodze, że nagle alarm się zrobił? No trudno. Musimy walczyć, ludzie. O właśnie, w ogóle zapomniałem o przekąskach. Proszę walczyć. Musimy walczyć, niestety. Chodźcie na wyjście. Niestety. Zostaliśmy brutalnie wykryci. Nie wiem kogo. Przez kogoś zostaliśmy brutalnie wykryci. Teraz będą nam uciekały tysiące z torby. Jak nie nawet miliony nam będą uciekały. Teraz jest rzecz taka. Trzeba by iść na stadion. Znaczy powiem tak, ogólnie dobre botów pobrał koleś, powiem, no bo jest. Wszyscy są najtańsi wzięci. Takim jakby ogólnym rozrachunku. Bo mamy, mówię, najtężego Zika, czyli najtańsze bronie. No mamy najtężego kierowcę. No i był jeszcze wzięta chyba Page albo Avi. Ewentualnie na napad. Dobra, jakoś chyba nam się udało. Jeszcze tutaj mamy tylko dwóch gości, którzy nie są za bardzo zachwyceni naszym tutaj pobytem. Dobra, ale się żeśmy się ich pozbyli. Samochodzik. O jest! Zdobyliśmy go. Mamy auto. Zapraszam randomy do mnie. Ja bym ich i tak brał na helikopter, mimo wszystko, że jest alarm. Głównie z jednego mówię powodu, bo jest po prostu szybciej. Koleś robi podział. O nie! Ktoś jeszcze z nich ma ten. Jeszcze nam wziął i pościg usunął. Ktoś jeszcze tutaj jedzie na tych, na haksach, o. Ale nie wiadomo kto. Ktoś jedzie. No cóż, no to mówię, to jest strzelanie w ciemno, szczerze. Dlatego tu mówię, to jest takie trochę, no wiecie. Ale no ktoś tutaj ewidentnie wprost po prostu powiem, z tych gości. No raczej chyba w samochodzie naszym, chociaż może ogólnie, nie wiem. Jakby powiem tak, nie mam jakby pojęcia zawsze, kto to jakby może być, nie? Ale no ktoś tutaj na pewno trochę śmierdzi. O nie, nie ma helikoptera. O no, nie zrespił się. Nie zrespił się do helikopter. O, dobra, jestem jako kierowca. Dobra, to wam pokażę sztuczkę auto spawn helikopter, kiedy nie masz helikopter. Nie trzeba takich rzeczy zrobić. Mianowicie musimy zrobić jedną rzecz. Nie, nic nie zostało spaczowane, co wy. Zobaczcie teraz. Mianowicie trzeba gdzieś podjechać tu i wrócić. To trzeba odjechać kawałeczek i wrócić, zobaczcie. Teraz będzie helikopter na 100%. Nie, zrespił się. Dobra, jedźmy sobie na kanały w takim razie. Jak tak już są tymi kanałami, to pojedziemy. Bo trzeba by znowu się oddalić, jeszcze raz podjechać, to by się już tam pojawił. Albo po prostu ten koleś akurat był za blisko. Ja bym powiem tak, no w ogólnym rozrachunku tak się jakby respi ten helikopter. Trzeba odjechać, potem przyjechać i dopiero... Ale no mówię, możliwe, że po prostu tamten koleś był zdecydowanie za blisko i dlatego się to nie pojawiło. Dobra, w każdym razie teraz trzeba niestety odbyć najtrudniejszą podróż samochodem. Wiecie, ile będzie teraz trzeba jechać autem tam? Trochę będziemy musieli jechać. No cóż, zostaną teraz tylko 10, no może nie 10, no mówię, no te 9 km drogi. Ale no generalnie powiemy sobie tak, no czy się udało, powiedzmy, że się udało. Nie mieliśmy tylko helikoptera, który nam się no nie pojawił. A mówię, może dlatego, że tamten koleś był to po prostu za blisko i dlatego. Ale no dobra, już możemy jechać. No akurat tamten samochód jest znacznie szybszy od tego naszego, no to jakby trochę bez wątpienia, to chcę też podkreślić. Ale no, nie wiem. Nie wiem jakby to powiedzieć, to jest... Coś tam patrzą sobie na mapie, nie wiadomo na co. Na coś patrzą. Dobra, mamy jeszcze 3 km ponad. Chyba nam tam plażę wybrało. Obecnie nie, w sumie nie, to na Tartak. Samochody były tam, no to mamy na Tartaku. Nie wiem, ja akurat mówię... Ucieczka samochodem jest taka trochę, no wiecie, cały czas, nie? Ona jest taka trochę, no wiesz, ale... No cóż, no nie pojawił nam się dwa razy ten helikopter, no to...
już trzeci raz nie chciałem tam wracać. Prawda, za trzecim razem już by nam się pojawił, ale to tam... Dobra, tamten koleś wygrał pewno, wygrał wyścig, bo już chyba stoi. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, to akurat nic dziwnego, bo te samochody, jeżeli chodzi o ucieczkę, to są dosyć... No dosyć szybkie, no nie będę mówił, że nie. One są dosyć szybkie generalnie. Aż one nie są w ogóle potrzebne, no. Możemy uciekać czymkolwiek tak naprawdę, a samochody do ucieczki to, mówię, dobrze jest je wykorzystać, jak... No nie zrespi się żadne auto, czy... A plus niestety taki jest duży minus, nie, że jesteśmy w czterech. Jak jesteśmy sobie po prostu w czterech, to nie ma... To samochód chyba 7% kierowca, dopiero wtedy ma on samochody na cztery osoby. Jak to są po dwie... Ty był pościg i... Ty pościg się zrobił. Już myślałem, że będziemy musieli uciekać, że ja przez to, że nie minąłem tych gości, teraz będzie przypał, nie? To byłby w sobie śmieszny koniec, nie? Albo nie wiem, kierowca się wystraszył, czy coś takiego by się pojawiło. Dobra, w każdym razie się tutaj udało i mamy 1 700 000 do podziału, z czego jest 445 tysięcy dla każdego, chcę powiedzieć. Prawie 446 tysięcy, bo 10 dolarów nie wzięliśmy. Więc mamy równy podział, dużo żeśmy zarobili szczerze za napad, bo tutaj no powiedzmy sobie szczerze, pomoc w napadzie to jest nic. Praktycznie. Chociaż szczerze powiem, jako host ja bym się bardziej czuł tutaj chyba bardziej oszukany, szczerze powiem. No, akurat nie ma pokazane, ale jako host chyba bardziej można byłoby się czuć oszukanym, jak dał każdemu równo tyle samo. To tak trochę powiedzmy sobie szczerze, to jest tak, no wiecie. Skoro tak zdecydował pan host, niech tak pozostanie. Ale kasa była dla każdego równa, każdy zarobił sobie tyle samo. Także to byłoby na tyle, do następnego, cześć.